Siemaneczko, siemaneczko, witam serdecznie w niedzielny wieczór, bo jest 20:35, właśnie nagrywam to wideo. To wideo musi być bardzo krótkie, bo bardzo szybko chcę je udostępnić po to, aby zmotywować Cię, czyli celem tego filmu jest zmotywować Cię i poinformować do robienia pompek, do dołączenia, do wyzwania robienia 100 pompek dziennie przez pierwszy tydzień. Byłem dzisiaj w Warszawie, wczoraj i dzisiaj spędziłem dzień z takimi ludźmi, którzy nie tylko chcą przeżyć życie, tylko chcą czegoś więcej od życia i robią fajne rzeczy i robią wszystko, żeby to życie ich było lepsze. I jak się właśnie spotykam z takimi ludźmi, to dostaję dużo energii, to takich, z kim się zadajesz, takim się stajesz, i ci ludzie są pozytywnymi osobami, chcą więcej od życia. I jak się wszystkie takie, jak się taka grupa osób takich spotyka, to od razu wychodzi z tego coś fajnego. I zachęcili mnie, bo są to tacy trochę przypakowane, są to przypakowani faceci i nie tylko nadziani i przypakowani, co mają przypakowane kieszenie, tylko też mięśnie. I zachęcili mnie do tego, żebym robił dużo pompek, bo jak na przykład nie mam czasu chodzić na siłownię, bo na przykład zajmuję się tym, zajmuję się tamtym i tak dalej. No i oczywiście dałoby się jakoś jeszcze wygenerować godzinkę, żeby pójść na siłownię, ale nie zawsze jest to możliwe. A zrobienie pompek w domu jest możliwe i nie ma wymówek, żeby tego nie robić, to zmotywowali mnie ci panowie. Pozdrawiam tutaj Karola i Pawła. Są dobrymi motywatorami. Dzisiaj mnie zmotywowali do tego, żeby dużo ćwiczyć i dbać o swoje ciało, żeby chociaż w jakimś małym stopniu wyglądać tak jak oni, bo oni są tacy wielcy i fajnie wyglądają, ale wiem jak to jest z zapałem, że na początku właśnie mamy taki zapał, jak się spotykamy z takimi ludźmi czy coś tam i na początku chcemy robić, a wiem jak z każdym dniem to ten zapał nasz i te chęci zaczynają maleć i później przestajemy coś robić, co założyliśmy sobie, że będziemy to robić, a więc co może nam tutaj pomóc, żeby wytrwać w tym? Postanowiłem, że zrobię wyzwanie na grupie, gdzie będę codziennie się tym dzielił i to w bardzo dużym stopniu pomoże mi przetrwać i wytrwać w tym, żebym te pompki przez teraz kilka miesięcy robił sukcesywnie z każdym tygodniem więcej i żeby to przyniosło mi jakieś efekty. I takie właśnie wyzwanie, publiczne wyzwanie na grupie, prowadzone na grupie, na naszej grupie, gdzie mamy kilka tematów poruszonych na Telegramie, takie wyzwanie na pewno mi pomoże. I to, że ja będę to robił, to właśnie też zachęcam Ciebie po to, abyś Ty też mi w tym pomógł, żebym ja w tym wytrwał, bo jak będziemy robić to razem, ja, Ty, ktoś jeszcze, to będzie na pewno nam o wiele łatwiej w tym wytrwać i na pewno właśnie wytrwamy w tym. Także zapraszam Cię do wyzwania robienia pompek na naszej grupie telegramowej, do dzielenia się, do pokazywania zdjęć, jak to robisz, filmików nagrywać, pisać chociaż, jak nie chcesz nagrywać, robić zdjęć, to chociaż pisać o tym, że to robisz, motywować. Tam będziemy na grupie motywować się wzajemnie, więc zapraszam Cię do grupy telegramowej. Link do tej grupy, w zależności od tego, gdzie oglądasz to wideo, no to albo znajduje się gdzieś tam w jakimś pierwszym komentarzu na Facebooku lub w opisie tego filmu, jeśli oglądasz ten film na YouTubie. A jeśli oczywiście jesteś już na grupie i ten film widzisz na grupie, to tylko zachęcam Cię do dołączenia do tego wyzwania, do zajrzenia w kategorię na naszej grupie zdrowie. Wszystko w życiu jest ważne, ale wydaje mi się, że zdrowie najważniejsze. Co z tego, że będziemy bogaci? Co z tego, że będziemy mieszkać na przykład, tak jak ja tam chcę, gdzieś być więcej w takich krajach egzotycznych, jak na przykład Tajlandia, jak na przykład będę chory? No to jest bez sensu, czyli ktoś, kto jest chory, to dobrze wie, że pieniądze szczęścia nie dają, a z racji tego, że myślę, że na przykład nadchodząca hossa na kryptowalutach da nam spore pieniądze i zrobi z nas wolnych ludzi, oczywiście tych, którzy inwestują w te kryptowaluty, którzy mądrze inwestują w kryptowaluty, no to do tych pieniędzy dobrze by było mieć jeszcze to właśnie zdrowie, bo to wtedy będzie razem ze sobą współgrać i wtedy nasze życie będzie o wiele szczęśliwsze, lepsze. Także jeszcze raz zachęcam Cię do dołączenia już dzisiaj do naszego wyzwania robienia pompek, do dołączenia do naszej grupy, do rozwijania się i do polepszania swojego życia z każdym dniem o 1% chociaż. Także nie przedłużam tego wideo, dołączaj do naszej grupy na Telegramie. Tam będziemy działać, tam będziemy się wspierać i tam będziemy kreować nasze życie z każdym dniem na coraz lepsze. Zostaw subskrypcję pod tym filmem, łapkę w górę i do zobaczenia na grupie telegramowej. A jeśli w ogóle nawet nie wiesz jeszcze, o czym gadam, co to za wyzwanie, co to za w ogóle jakieś dziwne pomysły, to nie zastanawiaj się, nie myśl nad tym.
nie domyślaj się, tylko po prostu wbij na grupę, bądź aktywny, sprawdzaj, co tam się dzieje, a z czasem wszystko się wyjaśni, wszystkiego się dowiesz, zrozumiesz i wtedy zdecydujesz, czy będziesz chciał robić takie różne wyzwania, czy nie będziesz chciał robić takich wyzwań, ale być może akurat zainspirujesz się czymś bardzo dobrym, bardzo pozytywnym i będzie Ci bardzo dobrze w naszej grupie, w naszym towarzystwie i może przyczyni się to do tego, że nasze życie i moje, i Twoje będzie lepsze. Okej, do zobaczenia. Hej!